Cała Polska została objęta specjalnym alertem. Sytuacja jest poważna, wiele osób znajdzie się w dużym zagrożeniu. Wydano już pierwsze ostrzeżenia. Czeka nas kolejny bardzo trudny dzień. Cała Polska została objęta specjalnym ostrzeżeniem. Sobota będzie trudnym dniem dla wielu osób. Wydano alerty przed upałem dla całego kraju. W niektórych miejscach jednak sytuacja będzie wyjątkowo zła. Cała Polska objęta specjalnym ostrzeżeniem. Sobota to kolejny dzień, w którym upał będzie trawił cały kraj. Alarmy pierwszego i drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują w całej Polsce. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują w województwach lubuskim, wielkopolskim oraz łódzkim. W tych regionach prognozowana temperatura osiągnie 30 do 32 stopnie Celsjusza za dnia. Nocami z kolei termometry wskażą 18 do 20 stopni C. Ostrzeżenia będą obowiązywały do wtorku do godziny 21. Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmuje także województwo opolskie oraz dolnośląskie. Tam za dnia temperatura osiągnie 29 do 32 stopnie C. Nocami termometry wskażą 16 do 19 stopni. C. Alerty będą obowiązywały tam do godziny 18 w poniedziałek. Ten sam alert dotyczy także województwa mazowieckiego z wyłączeniem powiatów, gdzie obowiązuje alarm pierwszego stopnia. Za dnia temperatura osiągnie maksymalnie 29 do 31 stopni C, a w nocy 18 do 20 stopni C. Alert obowiązuje do niedzieli do 19. Dwukropek w województwie lubelskim temperatura maksymalna będzie sięgała 27 do 30 stopni C. W nocy termometry wskażą 16 do 19 stopni C. Ostrzeżenia będą ważne do poniedziałku do godziny 20. W województwie zachodniopomorskim termometry pokażą w dzień 30 do 33 stopnie C, a w nocy 18 do 21 stopni. C. Ostrzeżenia ważne będą tam do godziny 20 w poniedziałek. W województwie kujawsko-pomorskim temperatura za dnia osiągnie 29 do 33 stopnie. C. W nocy będzie to 18 do 20 stopni C. Niebezpieczna pogoda będzie towarzyszyła mieszkańcom do godziny. 21 w niedzielę. W województwie pomorskim, bez powiatów Sopot i Gdynia, termometry pokażą w dzień 30 do 33 stopnie. C. A w nocy 18 do 21 stopni C. Ostrzeżenia będą tam ważne do godziny 20 do 21 w poniedziałek. W województwie świętokrzyskim w ciągu dnia termometry pokażą od 29 stopni C do 31 stopni. C. Lokalnie do 32 stopni C.
Temperatura minimalna w nocy wyniesie 16 do 19 stopni C. Tam alarmy będą ważne do godziny. Osiemnaście w niedzielę. W województwach śląskim, podkarpackim, małopolskim, na termometrach zobaczymy od 29 stopni. C do 32 stopnie C. Temperatura minimalna wyniesie od 18 stopni C do 20 stopni C. Ostrzeżenia będą tam ważne do godziny. Osiemnaście w niedzielę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmą województwo dolnośląskie w powiatach ząbkowickim, dzierżoniowskim, świdnickim, jaworskim oraz złotoryjskim, gdzie będą obowiązywać do niedzieli do godziny 18. Dwa. Najpiękniejszy dzień w życiu zmienił się w koszmar. Panna młoda zmarła tuż przed swoim ślubem. 3. Alerty pierwszego stopnia obowiązywać będą też w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie alarmy wygasną w niedzielę o godzinie 21, oraz mazowieckim, poza powiatami, gdzie obowiązuje alarm drugiego stopnia, alerty przestaną obowiązywać tam w niedzielę o godzinie 19. 3. W tych regionach temperatura może sięgnąć do 31 stopni C. Źródło, IMG w źródło, TVN Meteo.